Czy da się prowadzić spokojną kampanię polityczną? Są ludzie, którzy tego właśnie od wyborów oczekują. We Włocławku wicemarszałek Ewa Kieszkowska jako pierwsza podpisała deklarację Wybory bez agresji, którą przygotowało Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek. Zbyt dużo w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich 6 latach w tej debacie politycznej, było agresji zupełnie niepotrzebnej. Agresja, awantura, kłótnia to destrukcja. A ważne jest, abyśmy dążyli do porozumienia, do zgody, do kompromisu, tak aby poszukiwać najlepszych rozwiązań, żeby móc wspólnie i razem tworzyć. Tworzyć lepszą przyszłość, tworzyć wygodne warunki życia dla Polek i dla Polaków, ale również tworzyć możliwości dla rozwoju gospodarczego i rozwoju Polski. Po to jest potrzebna kultura, po to jest potrzebne przestrzeganie zasad, po to jest potrzebny szacunek dla innych, odmiennych, różnych poglądów. Dlatego jest ta deklaracja. Pod deklaracją podpisali się również przedstawiciele SLD i PJN. Pozostaje mieć nadzieję, że zarówno deklaracja, jak i apel pani wicemarszałek przyniosą pożądane efekty, a tegoroczna kampania faktycznie przebiegać będzie spokojnie i w sposób merytoryczny. Mamy tutaj 3 podpisy. Pierwsze,